Cześć wszystkim, Chris z tej strony. Witam na gospodarstwie rzeczywistym. Zaglądamy teraz do naszego odkładu, do naszych pszczółek. Zobaczymy, co one tu zrobiły. Czy przypadkiem nie jest tak, że powinniśmy zaglądać wcześniej i dodać im parę ramek i nie zrobiły nam dzikiej zabudowy? No cóż, okaże się to za chwilę. O, na razie nie ma. Odłóżmy sobie tutaj. Trochę je może schowajmy, tak żeby wyszły, i zobaczmy, co my tu mamy. Że dość sporo propolisu. O, proszę, tutaj nie wiem, jak to widać. Mamy chyba ramkę ładnie odbudowaną. Tak, widzicie, jaka ładna rameczka. Przestawmy ją kawałek dalej. Zobaczmy, co jest w następnej. Prawie pustą. Coś mi się wydaje, że chyba trzeba będzie je zacząć dokarmiać. No, tu mamy też plaster ładnie odbudowany. Woszczarki się mają na czym wyżyć. Mamy trochę pszczółek. Matuli tu nigdzie nie widzimy. Mamy trochę czerwiu zasklepionego. Mamy trochę larw. Matuli tu nie widzimy. Przynajmniej ja jej nie widzę. Też mamy w miarę zaczerwione. Trutni oczywiście nie widać, no bo jak mają problemy z jedzeniem, to gdzie by jeszcze je żywiły albo wyhodowywały. Zobaczmy tutaj, może będzie widać. Mamy czerw zasklepiony. A czy to mamy gdzieś odkryty, tak żeby było to widać? Powiem szczerze, że ciężko zobaczyć, ładnie przykrywają. Chowajmy je. Zobaczmy tą ostatnią. Mamy zasklepione, ale tu mamy matulę. Gdzie ona się schowała nam? Była przed chwilą tu z ładną opalitką. Uciekła nam na drugą stronę. O, widzicie, z tym takim zielonym znaczkiem, naklejką, żeby ją było łatwo znaleźć. Mamy matulę. To
schowajmy. Propolisu widzę, że dużo naniosły, zrobiły. No tu mamy ramki hoffmanowskie, możemy je na styk zrobić. Dodajmy im jedną. O, właśnie, jak widzicie, rameczka. O, dezynfekowana do czarnego, tak jak to ostatnio na którymś szorciku pokazywałem. Wtopiona w druciki. Mamy węzeł. Założymy. Tutaj trzeba około centymetra przerwy zrobić, bo mamy zwykłą, nie hoffmanowską. I coś mi mówi, że trzeba będzie im dzisiaj jeszcze ciasteczka podrzucić. Jeszcze tak naprawdę się zastanowię, czy dawać im ciasto, czy dawać im rzadki syrop zrobiony z cukru, bo można tak, bo widzę, że pożytku to tu za dużo nie mają, a widać, że wylatują. Przejdźmy sobie teraz do drugiego, ustawmy. Może nie opadnie. Niestety wysokiej jakości statyw. I zobaczymy, co tutaj mamy. Trzymamy to samo. Jeszcze podnieśmy. O właśnie, i widzicie, to jest właśnie to. Mamy zasadniczo niby lampkę do podświetleń razem z uchwytem, ale jak to bywa zrobione przez naszych braci, przyjaciół ze wschodu, małe rączki, to nie do końca jest takie, jak powinno być. No cóż, zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Podejrzewam, że podobnie. Aczkolwiek wydaje mi się, że mamy tu troszkę więcej pszczółek. Też je trochę okadźmy, tak żeby... A właśnie teraz sobie patrzę jeszcze, jak to wygląda. Na pewno im trzeba będzie rameczkę dodać, co najmniej jedną. O, jakaś pszczółka mi siadła na paluszku. Ale słuchajcie, to są bardzo spokojne stworzenia. Nie chcą nikomu krzywdy robić. No tu nawet trochę na kropu widzimy. Nie wiem, czy zobaczycie tutaj takie błyszczące, białe, w tym to jest właśnie nakrót, to jest troszkę miodu z nektaru syropu przyniesionego. Czyli temu się udało coś przynieść. Jak tam słyszycie, się mój psiaczek odzywa. Tu też mamy jakoś zrobione. No tak, pewnie mnie nie może poznać, bo mnie jeszcze nie widziała w stroju pszczelarza i myśli, że ktoś obcy przyszedł. Czy tu mamy matulę? Mamy zasklepione. O, mamy, matula nam tutaj biega. Jak porąbana.
Słuchajcie, próbuję ją znaleźć, ale... O, jest, właśnie, udało mi się ją namierzyć. Tak. Dobrze. Tu mamy sporo. Tu już tych może dwóch nie ruszajmy. Tu myślę, że jest ich na tyle. Zaryzykuję i włożę im, mamy ciepło, włożę im dwie ramki pomiędzy jedne a drugie, tak żeby miały się włoszczarki na czym wyżywać, bo w pierwszym okresie pszczółki, które wylęgną, to sprzątają po sobie, później chyba w 8, w 10 dniu zaczynają wosk produkować, wypacać, jak to się ładnie mówi. Zbierzemy tutaj trochę wosku, żeby nie było na wierzchu. Dlaczego mówimy o wypacaniu wosku? Z prostej przyczyny, że wosk pszczółki tworzą z takich specjalnych gruczołach na sobie. Wygląda to tak, jakby się nim pociły po prostu. I stąd popularnie się właśnie mówi, że pszczółki wosk wypacają. Tu zbieramy. On pójdzie do przetopu na resztę. Nie udało mi się jeszcze znaleźć czasu, żeby zrobić topiarkę słoneczną, bo w sumie jest taka najekonomiczniej w tym okresie. Najbardziej ekonomiczna, bo nie zużywa energii. Ale mam taką fajną, moim zdaniem, samoróbkę. Znaczy samoróbkę, moim zdaniem fajną, jako parową. Myślę, że w którymś z następnych odcinków coś pokażę. A teraz zobaczymy następny. A tamten może być zupełnie inny, bardziej ciekawy. Dlatego, że jest to... Jedźmy niżej. Nie jest to klasyczny odkład, tylko... O, znowu coś się porobiło. Ha, oczywiście. No, będę musiał zacząć chyba montować te filmy, żeby jakichś takich rzeczy się pozbyć. Ale to na razie nie mam czym. Natomiast co do... że to nie jest taki zwykły odkład, to jest po prostu rójka, która uciekła i została złapana. Akurat nie przeze mnie, ale to nie ma większego znaczenia. I tu już powinno być więcej. Mam nadzieję, jak widzicie, jest dołożony półkorpus. Zobaczymy, co one na nim zrobiły. No tu już mamy więcej pszczółek. O, a widzicie, ile ich na górze zostaje. Teraz zobaczę, jak to wygląda. Czy cokolwiek widzicie tutaj. No spoko. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda dalej. Przygotowane, to są tak zwane półramki wielkopolskie, one są połowej długości, typowo na miód są układane i zazwyczaj pomiędzy tymi ramkami a normalnym gniazdem jest dawana tak zwana krata obgrodowa, żeby matka nie przeszła, a pszczółki, żeby mogły przejść. Natomiast tutaj wykorzystałem swoje stare ramki, to widzę, że nic nie naniosły jeszcze, ponieważ no w tej chwili, gdyby się spać pojawiła,
a było dość dobrze, to one są w stanie przynieść trochę miodu spadziowego. Mamy gorąco, nie wiem jak tutaj w okolicy, no szczerze mówiąc właśnie tutaj jestem krótko. Nie wiem jak z tą spadzią. Chyba się im jeszcze nie udało zebrać. No, zobaczymy co mamy dalej. Kleiliśmy. Teraz podniesiemy cały korpusik. Mały przeniesiemy, a zobaczmy tutaj co słychać w gnieździe. Niech się nam pochowają. I wyciągnijmy pierwszą z brzegu ramkę. Nie będziemy za bardzo przykleiły to ładnie. Wszystko propolis, albo inaczej kit pszczeli. Tu mamy, nic nie mamy. Trzeba to tak posklejały, że tak trzeba wyciągnąć. Tu też mamy pusto, żadnego nakropu, nic takiego. Nie mają żadnych zapasów, widzę. Czyli tu trzeba będzie im... Wydaje mi się, że no tu mamy larwy już, więc trzeba będzie, jak tu zobaczycie, gdzieś może są takie białe, no tu koło tego. Myślę, że tam takie białe powinny być widoczne, takie zawinięte. Aj. Widzę, że trzeba będzie je tu jeszcze jedną zobaczę, przyklejoną. Też mamy zaczerwioną. Na dobrą sprawę pasowałoby mi przeglądnąć wszystkie, czy one gdzieś nie pomyślały o jakiejś ucieczce. Ostatnio nie mam wygodnie. Z tego będzie sporo pszczółek jeszcze. I będę musiał mieć to czymś wykarmić. Mamy koniec lipca. Widzę, że pożytków to u mnie nie ma już. Więc trzeba będzie je zacząć wykarmić. Żeby miały co jeść. Pewnie na początku weźmiemy sobie, damy im trochę ciasta. Prawie nigdzie nic nie widać. A z
skoro na zewnątrz też nie widzimy żadnych pożytków. Spadzi chyba nie ma. A dwa, no to tak jak mówię, no ten ul mógłby przynieść, ale to jest traktowany przeze mnie jako odkład, czyli jest to rodzina, która tak zwaną rodziną produkcyjną będzie w przyszłym roku dopiero, po przezimowaniu, więc trzeba je przygotować do tego zimowania. Czyli nakarmić. Skoro nie ma pożytku, to trzeba im dać albo ciasto, albo syrop. Zastanawiam się, co im dam jeszcze. O, i nie ten sobie odkręciłem. Miałem podnieść go do góry. Poszło całość. No najprawdopodobniej zrobimy tak, że dzisiaj zastanowię się tak naprawdę za chwilę, czy będę dawał ciasto, czy będę dawał syrop. Jeżeli będę dawał syrop, no to go zrobię i pewnie wieczorem dam, dzisiaj bądź jutro. Generalnie są tu tak zwane pajączki, je się wyciąga, daje się pod karmiaczkę i mamy spokój. Do podkarmiaczki daje się syropu. No teraz można im jeszcze dawać dość rzadkiego syropu, jako że mają dużo czasu na ogarnięcie się. Teraz zobaczmy, co tutaj mamy w tym naszym kolejnym odkładziku. O, tu mamy coś na kropu przyniesionego, czyli myślę, że ten większy, co jest rójka, to nie jest to, że nie przynosi, tylko po prostu to, co przyniesie, to zja. No niestety, tak to wygląda, że pszczoły też zjadają miód na to, żeby go wytworzyć, no to jest ich pożywienie. Mamy tu matulę. Pewnie będą jakieś kropeczki. Może dodajmy im, żeby się włoszczarki mogły wyżyć. Ale myślę, że no tu widzę, że zaczynają coś robić. Nie zaczynają jeszcze obudowy, dzikiej zabudowy robić, czyli nie jest im ciasno. Bo jak jest im ciasno, to zazwyczaj robią tak zwaną dziką zabudowę. Ale to dajmy im węzę i niech sobie zrobią. O, tu widzę, że jakaś osa próbuje wlecieć, ale nie ma po co. Znaczy, to też jest właśnie taki wada, nie wada aktualnych ras pszczół, że staramy się zrobić tak bezpieczne pszczoły, żeby nas, pszczelarzy i osoby, które przy nas chodzą, przychodzą obok, nic nie zrobiły krzywdy. No ale uderza to w drugą stronę, że często te gatunki pszczół są tak spokojne, że nie tylko na pszczoły inne pozwalają w środku, ale również pozwalają na przebywanie os. To co no, nie jest dobre dla pszczół. Śmieszny, może
Może się zastanawiacie, co tutaj jest. Przegonimy je. No, ten ostatni jechał w takiej... No, zabezpieczony został tak zwanym zatworem. Czyli tu mamy taką ramkę ze słomą. To jest izolacja. Tak naprawdę na zimę można przysłonić i mają zatwór. Przy odkładach czasami też się daje, choć ja osobiście wolę dawać zatwory papierowe. No bo w lecie nie muszą. To są takie fajne na zimę do... Szczepmy te. Na razie są niepotrzebne. One były dane do transportu, ponieważ ten ul był transportowany w tym rozmiarze. Nie w takim specjalnym uliku odkładowym, mniejszym. Więc, żeby nie bujało w czasie jazdy. O, proszę. Tu mamy bardzo fajny przykład. Zobaczcie, tak z drugiej strony wygląda. To ciemne, to jest właśnie już miód. O, a tutaj widać, że jest zrobiony. Mamy nakrop. To wygląda po kolorze, patrząc, że jednak te przyniosły coś z padzi. Oczywiście wiadomo, że nie będą mieć tego zabierane, bo tutaj brakłoby im. Mówię, o ile ten... O, i znowu poleciało. O ile ten duży tą uciekającą rójkę można by się spodziewać, że jeszcze by coś przyniosła i mogłaby zrobić spadu. O, tu jest chyba bez węzy zrobione. Nie, z węzą, ale zobaczcie, jakie śmieszne komórki zrobiły, takie wielkie. Co najmniej jakby trutnie tu miały być hodowane. Często tak robią właśnie, gdy nie ma węzy, a tu widzę, że pod spodem wygląda węza, no ale no tak zrobiły, no. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że pszczoły to żywe zwierzęta. Nie rozumiem tego, dlaczego to tak się psuje. A będę musiał pomyśleć w takim wypadku o innym uchwycie, bo przecież tak się nie da. Bo na operatora to nie ma co. Tu matule też mamy, tu sobie rosną. Dodamy im, niech się jeszcze rozczarki mają, próbują zrobić, ale tu im dodamy na końcu. I zamykamy. Jak zauważyliście, pewnie ule są styrodurowe. To są akurat łysonioskie. No, po prostu firma, która produkuje, nie robi tego najgorszego. I tak zostały. Niektórzy mówią, że są lepsze. Inni mówią, że mamy gorsze również.